To taka dziwna rzeka Tamarna, bo jej dolina tworzy naturalny korytarz między wschodem i zachodem. I tędy przez wieki, przez dziesiątki wieków przechodziły armie, staczały bitwy i w tą rzekę wsiąkło masę krwi. Ale jednocześnie ci ludzie kupowali wino, budowali katedry. Jest bogactwo Marny podwójne. Z jednej strony bogactwo pamięci, bogactwo miejsc bitewnych, a z drugiej strony bogactwo materialne. Jest to wino, jest ten ser. Wystarczy zajrzeć do każdego domu, żeby zobaczyć, ile tam zostało rzeczy, które dziś można byłoby u antykwariusza sprzedać za ogromne pieniądze. Przedziwna dolina. Dolina pamięci i dolina bogactwa. To się jakoś wiąże.